Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. W labiryncie. Halo, halo, tutaj Radio Pryzmat, Daniel Czerniawski, witam bardzo serdecznie naszych słuchaczy, witamy również bardzo serdecznie naszych gości, dzisiaj z nami pani Ewa Różańska, dyrektor Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży. Dzień dobry albo dobry wieczór. A także pani Krystyna Husak-Przybyło. Dzień dobry. Witamy bardzo serdecznie, możemy śmiało powiedzieć w naszych, chociaż chyba nie tylko w naszych skromnych progach. Mówimy o pandemii, przypomnijmy sobie te momenty. Marzec 2020 roku pojawiła się informacja, że na świecie jest takie zagrożenie. Bardzo wiele elementów polskiej gospodarki kończy albo zawiesza swoją działalność, w tym również i szkoły, i placówki edukacyjne. Jakie były pierwsze reakcje? Jakie były pierwsze myśli? Co zrobić? My właściwie jesteśmy ludźmi z pasją. Tacy są przynajmniej nauczyciele Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży. Ja jeszcze na marginesie powiem, a właściwie to nie jest margines, tylko ważna informacja, że zaprosiłam panią Krysię dlatego, że ona jest bardzo blisko problemów dziecięcych i młodzieżowych i jest świetnym pedagogiem. W związku z tym te wszystkie tematy dotyczące pandemii i sytuacji młodych są jej bardzo bliskie. Jak był marzec, to w takim, to mieliśmy normalne ferie i prowadziliśmy swoją klasyczną działalność feryjną. Przygotowaliśmy wspaniałe zajęcia dla dzieci i młodzieży. I później, zaraz po ferie, na krótki czas wyłączyliśmy się z pracy na 3 tygodnie, Krysiu, chyba tak to było. To znaczy, w zasadzie szkoły były zamknięte, wszystkie instytucje były zamknięte i długo, długo nie zapadały żadne decyzje o tym, czy my mamy pracować, czy nie. Tak to pamiętasz, Krysiu? Tak, tak, ale pamiętam, że jakby od razu mieliśmy takie intensywne myślenie, jak nie stracić kontaktu z naszymi uczestnikami. Jak szybko odnaleźć się w tej, niestety, ale w wirtualnej rzeczywistości. Stąd były takie bardzo intensywne myślenia, jak nasze programy przystosować do takiego kontaktu zdalnego. No i eksperymentowaliśmy w takich formach. I muszę powiedzieć, że zdaliśmy ten trudny egzamin w zasadzie na 6, bo wszyscy się znaleźli, włączyli w tą akcję, nawiązali kontakt online'owy ze swoimi uczestnikami i zajęcia w zasadzie nie odczuliśmy, że one się nie odbywały. Ale muszę powiedzieć, że to zawdzięczamy ludziom, którzy tu pracują. Wszystko, co się dzieje w SCKM-ie, no może nie wszystko, ale znaczna część tej działalności edukacyjnej dzieje się w konkretnym miejscu, w konkretnym budynku, czyli tutaj, przy ulicy Wietora. I tutaj pytanie, które ma ten związek z pandemią. Jak to zrobić właśnie w tym okresie, jeżeli chodzi o reżim sanitarny? To znaczy, na pewno rodzice w okresie pandemii nie mają wstępu na teren budynku. Może niepotrzebnie, ale mierzymy temperaturę, bo jakby nie ma takiego ścisłego zalecenia, żeby tak robić, ale staramy się na bieżąco kontrolować, ku temu jest oddana cała portierna, która pracuje i tak dalej. Mamy izolator i wszystko, co jest potrzebne w tym okresie. Mamy płyny, dzięki którym odkażamy sobie ręce. Dzieci korzystają też z toalet i z mydeł i tych rzeczy. Praktykujemy taki system baniek, że grupy jakby tylko w obrębie zamkniętej struktury funkcjonują, nie wymieniają się, nie spotykają się między sobą, tylko jest to zamknięta grupa dzieciaków do 12 osób, które razem pracują. No i w różnym czasie opuszczają zajęcia, co jest też ważne, po dzieci na dół, jeżeli są dzieci małe, nie potrafią dotrzeć same, czy nie chcemy, żeby same docierały, bo są za małe do swoich sal zajęciowych, to wtedy schodzą instruktorzy, nauczyciele i po prostu zabierają w te miejsca, gdzie już docelowo te zajęcia mają, później sprowadzają i rodzice odbierają. Trochę rodzice się na to nie chcą godzić, ale już do tego się przyzwyczaili, bo przecież dbamy o ich dzieci i o inne też. Edukacja w znacznej części, jeżeli chodzi o tę edukację szkolną, przeniosła się do internetu, do przestrzeni wirtualnej. Jak na to spojrzeć? To w pewnym sensie było konieczne, ale czy to jest sensowne, czy
to zostało przeprowadzone w sposób odpowiedni, jak do tego też podeszli nauczyciele w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży. No i którą formę wybrać? Czy formę zdalną, czy formę bezpośrednią? Chodzi tutaj o to, czy może są takie zajęcia, które lepiej jednak się odnajdują w takiej formule wirtualnej. Na pewno każde zajęcia lepiej się odbywają w bezpośrednim kontakcie. Tutaj nie ulega wątpliwości i tutaj myślę, że każdy, kto pracuje w Staromiejskim, z artystów, z pedagogów to powie. I kiedy stwierdziliśmy, że musimy się przenieść do, pomimo wszystko, online, bo było niebezpiecznie, bo taki był czas, to postanowiliśmy się do tego, jak do wszystkiego, profesjonalnie przygotować. To znaczy też poświęciliśmy trochę pieniążków i oszczędności na to, żeby dokupić profesjonalnego sprzętu, żeby ta jakość wszystkich spotkań z młodymi ludźmi, jakość tego przekazu, obrazu, zarejestrowanych historii była na wysokim poziomie. Jeszcze taka jedna śmieszna dygresja, że to, z czym walczyliśmy przed pandemią, znaczy przed tym okresem, który zaczął nazywać się pandemią, z tym właśnie sieciocholizmem i fonocholizmem, to po prostu, czyli nadużywaniem tych wszystkich mediów, to w zasadzie te narzędzia stały się zbawienne. Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży to nie tylko nauczyciele i to nie tylko uczniowie, którzy tutaj przychodzą. No swego czasu wydaje mi się, że wśród właśnie młodzieży, wśród moich kolegów, koleżanek znane również były pewne konkursy, które tutaj się organizuje. Również kwestie związane z teatrem. No tutaj ten temat jest wiadomo nam dzisiaj bliski. Czy to ma szansę wrócić właśnie? Momenty, kiedy tutaj pojawiali się również ludzie z zewnątrz. Jeśli tak, to w jaki sposób? Czy tego też brakuje? Bo to ponieważ tutaj też chodzi o pewną rozpoznawalność Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży. No jest i będzie, no bo te formy, które mogą wrócić, kiedy nie ma już tych obłożeń pandemicznych, czy jak wróciły teatry do swojej pracy, to też teatralna scena młodych zacznie działać. Scena tańca współczesnego to są te formuły, które powstały poza zajęciami stałymi, czy też konkursy, spotkania. Chociaż powiem szczerze, że konkursowe formuły my uprawialiśmy w okresie, kiedy były prowadzone stałe zajęcia, więc i odbyły się spotkania konkursowe dzieci i spotkania konkursowe młodzieży, także i te przesłuchania, które w tej chwili są przed ogólnopolskim konkursem poetyckim, który będzie miał finał w Akademii Teatralnej. Mówiąc o Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży, zawsze na samym końcu w naszych audycjach stawiamy pytanie o przyszłość, o to, co przed nami, ale może wpierw jednak zapytajmy się o stan teraźniejszy, troszeczkę statystyki, tak? Oczywiście nie musimy być tutaj bardzo dokładni, ale ilu dzisiaj uczniów uczęszcza tutaj na zajęcia w Centrum Kultury Młodzieży? Czy to są liczby duże, odpowiednie? Jak to wygląda również, jeżeli chodzi o kadrę nauczycielską? Jak to się tutaj rozkłada? To w sumie zacznę od kadry nauczycielskiej. Tak, pracuje około 50 nauczycieli, no i około 18 pracowników administracji i obsługi. No mniej administracji, trochę więcej obsługi, bo mamy jeszcze jedno miejsce na DITLA, więc ta obsługa jest potrzebna. Jeżeli chodzi o uczestników, to w tej chwili, po tym okresie, kiedy szkoły zaczęły pracować, to w zasadzie już pełna frekwencja wróciła na zajęcia i tak tygodniowo dobijamy 2000 uczestników. To jest bardzo dużo. Nie narzekaliśmy na frekwencję czy uczestnictwo, no, kiedy szkoły były zamknięte, chociaż no, było trochę mniej. Natomiast teraz po powrocie szkół dzieci wróciły do nas w pełnym w zasadzie wymiarze i myślę, że nikt nie narzeka na frekwencję. Część nauczycieli też prowadzi zajęcia jeszcze w szkołach, w związku z tym te szkoły, jak się otwarły, też powiększyły grono uczestników. No właśnie, kwestia planów na przyszłość. Czy grup powinno być 200, może więcej, może mniej? Jakie tutaj są plany? Czy działalność taka, jaka jest obecnie, jest odpowiednia? Czy trzeba czegoś zmienić? Są dwie drogi, prawda, Krysiu? Jedna, że to co chcą młodzi ludzie, czym się interesują i co chcieliby robić, to jest druga droga takiej kreacji, czyli takiego gdzieś tam włączania w ciekawe inicjatywy, propozycje i projekty młodych ludzi, bo oni nie zawsze mają pomysł, gdzie chcieliby być. Więc staramy się im tak rozłożyć pełny wachlarz możliwości i czekamy, co wybiorą i wtedy weryfikujemy corocznie, co się sprawdziło, co się nie sprawdziło.
staramy się sprostać ich oczekiwaniom, znaczy oczekiwaniom dzieci i młodzieży. Na końcu jest oczekiwania rodziców. No i też ważne są dla nas oczekiwania szkół, bo chcemy je po prostu wspierać w ich działalności. Podążając za tą ideą, o której właśnie teraz mówiła pani dyrektor, przygotowujemy wakacje w takiej formule, żeby dzieciaki mogły uczestniczyć w różnych formach. Czyli zapisując się do nas na wakacyjne zajęcia, będą miały okazję doświadczyć różnych form. Różnych działań. Różnych działań. I w ten sposób ewentualnie odkryć to, co rzeczywiście je interesuje. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o działalność Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Na sam koniec, cała działalność tego centrum jest bardzo obfita, również jeżeli chodzi o to, ile tutaj już to trwa. Gdyby panie miały tak wskazać jedno najlepsze wspomnienie z tego miejsca, wiem, że to jest bardzo trudne zadanie, bo pewnie takich dobrych wspomnień była cała masa, ale spróbujmy. Jedno absolutnie najlepsze, ulubione wspomnienie, jakiś moment, czy coś takiego tutaj było jednego konkretnego, no spróbujmy coś takiego odnaleźć. Krzysie, ty? No rzeczywiście to jest trudne, bo postaram się, żeby było wiele takich momentów. Znaczy zawsze dążymy, żebyśmy wypracowali wiele takich momentów po drodze, bo jakby, no bo chcemy tą radość wynosić stąd. Znaczy zaczynam to od tego, że skoro tu kochani spędzacie, tak motywowałam ludzi na początku, jak zaczęłam być tu dyrektorem, że spędzacie tutaj kochani większą część życia niż życia rodzinnego. W związku z tym, jak to tu będzie bez sensu, no to życie będzie bez sensu. Takie sobie, prawda? No i nie wiem, jakoś to tak poszło, że wszyscy chcą tu spędzać świetny czas i oprócz tego, że dzieciom próbujemy proponować wiele ciekawych rzeczy, to sami sobie próbujemy to ciekawie urządzić, żebyśmy byli taką fajną, artystyczną rodziną i te nasze dzieci z tego czerpały. No to tak trudno powiedzieć. Ale w ogóle staram się, żeby było ciekawie. Dla nas też. Dla nas i nauczycieli czy instruktorów też. Żeby nie było nudno. Tego życzymy Staromiejskiemu Centrum Kultury Młodzieży, żeby nigdy nie było nudno. Żeby ta przyszłość była jak najlepsza. To tyle od nas. Bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę. No i chyba tutaj panie dołączą się do tego, żeby faktycznie coś wśród tych propozycji znaleźć. Zapraszamy i dziękujemy świetnemu redaktorowi.